Dobry wieczór Państwu. W drugim dniu Festiwalu Muzyki Romantycznej zapraszam Państwa na wieczór sonat. Trzy piękne skrzypcowe dzieła napisane przez Mozarta, Paderewskiego i Szymanowskiego. Zapraszam na scenę, a Państwa proszę o gorące powitanie Dominiki Przech i Adama Mikołaja Goździewskiego. Bardzo często, kiedy rozmawiam z artystami, również artystami ze Skierniewic, to kiedy mówią o tym, że występują przed rodzimą publicznością, przed skierniewieczanami, towarzyszą im inne emocje. Czy potwierdzacie tutaj w kontekście pana Adama przed skierniewicką publicznością, bo pochodzi pan ze Skierniewic, tutaj w przypadku pani Dominiki przed łódzką publicznością? No to oczywiście jest zawsze sytuacja dla mnie bardzo emocjonalna, ale też pełna wzruszeń, dlatego że moje koncerty zawsze są okazją do spotkań z wieloma bliskimi mi osobami, których właściwie od wielu lat często nawet nie widziałem, więc jestem zawsze zachwycony, że mogę powrócić do Skierniewic i wystąpić przed tutejszą publicznością, aczkolwiek jest to zawsze pewien element, powiedziałbym, dodatkowego obciążenia, no bo jednak tutaj stawiałem swoje pierwsze kroki, w związku z czym myślę, że dla osób, które obserwują mój rozwój, a mam nadzieję, że on jest dość widoczny dla właśnie publiczności, to jest pewnego rodzaju dodatkowe obciążenie. Niemniej jednak ogromna przyjemność.
Ja również zawsze z ogromną przyjemnością występuję w moim mieście, w Łodzi, gdzie mam przyjemność pracować ze studentami w Akademii Muzycznej, między innymi. Oczywiście występy w mieście, w którym się pracuje i mieszka, są na pewno bardziej troszkę stresujące, szczególnie występy przed studentami, ale bardzo to lubię i z radością zawsze występuję w Łodzi. Ja bym chciał wrócić do dzisiejszego koncertu, do piątkowego koncertu Festiwalu Muzyki Romantycznej, ponieważ jednym z kompozytorów, który pojawił się podczas tego koncertu, to Ignacy Jan Paderewski. Tak się złożyło, że tegoroczny festiwal też rozpoczął się od kompozycji tego kompozytora w aranżacjach jazzowych, ale jesteście przedstawicielami młodego pokolenia muzyków. Czy według was Paderewski jest ciekawym kompozytorem, którego warto grać na koncertach? Wykonywaliśmy sonatę skrzypcową Paderewskiego i to jest fantastyczny utwór. Mam wrażenie, że wciąż jeszcze nieodkryty, coraz częściej grywany w Polsce, natomiast na świecie stosunkowo mało i uważam, że zupełnie niesłusznie tak się dzieje, bo to jest fantastyczna kompozycja. Tak, oczywiście wspaniała sonata, zasługująca na promowanie na całym świecie. Zresztą nawet myśleliśmy o tym, żeby nagrać płytę, na której znajdzie się ten utwór. Także na pewno jest to utwór godny uwagi. No właśnie tutaj wspomniała Pani o płycie, która być może pojawi się w przyszłości, ale już teraz można kupić Waszą wspólną płytę. Co to jest za płyta? Jakie utwory można na niej usłyszeć? Nagraliśmy sonatę D-moll op. 9 Karola Szymanowskiego, którą mieliśmy przyjemność dzisiaj wykonywać, oraz utwory kompozytorów bliższych współczesności. Pawła Kleckiego, bardzo interesujący utwór Introdukcja i Rondo, i jeszcze bardziej dzisiejsze kompozycje Zbigniewa Bargielskiego, Neosonatine i Nocturne 81.